Witam, z tej strony Hakimodo, a dziś na temat instalacji gry, a właściwie modów do gry w Rewardzie. W jaki sposób to zrobić? No przede wszystkim musimy zainstalować Rewarda i przynajmniej raz go odpalić. To jest mój główny katalog, gdzie go trzymam, czyli F, gry, Reward, 914 Win. No i teraz mody. Sama strona, gdzie prowadzona jest, trzymana jest gra, czyli rewardgame.com, ma tą taką zakładkę jak forum. Gdy na nią klikniemy, znajdziemy się na forum gry i tutaj jedno z subfor nazywa się mods. Po wejściu do niego mamy tutaj różne mody i to, co ja proponuję instalować, to tak zwane modpaki. Mamy tutaj kilka modpaków, to są po prostu pakiety, które ktoś już instalował i sprawdził, to powinno działać. Możemy też takie pojedyncze instalować i one też mają w sobie wersję oznaczoną. Jeżeli aktualna wersja Rewarda to 12D, to oznacza, że ten akurat pakiet cały powinien działać z tą wersją. A tak jak gdzieś widziałem, 11 to już niekoniecznie. Może po prostu coś się psuć. Najczęściej objawia się to tym po prostu, że gra się wysypuje. Albo czarny ekran jest i tym podobne. No, to po kolei. Weźmy pierwszy z brzegu. Tu jest jakiś modpack Hardcore SK Global Project. No i tutaj jest opisane przede wszystkim, co zrobić. I jest wersja do ściągnięcia, na przykład z Mega. Już to wcześniej ściągałem na próbę. Pobierz przez przeglądarkę. Się to ściągnie. No, kończ właśnie. No i gdzie zapisać? Zapiszę sobie to do dysku T. No i mam to jest akurat zrarowane. A w środku jest cały pakiet modów, które należałoby wgrać tutaj, do katalogu, w katalogu, gdzie mamy zainstalowaną grę. Czyli jak ja mam F gry Rewards, jest katalog mods. I to wszystko, co jest tutaj, powinno wylądować w tym katalogu, oprócz tego mods config, czyli po prostu to sobie kopiuję. Trochę tego jest, to może chwilę potrwać. To są przeważnie jakieś malutkie pliki, które są potrzebne grze. Ten core zostawiamy, to jest taki bazowy, od razu udostępniony z grą. No już istnieje. Nadpiszmy. Replace all. Zastąp wszystko. Niech to się rozpakuje. Mega już potrzebne nie będzie. Kopiowanie już się kończy. No jest, rozpakowało się. Ile to ma? 148 mega mi się zrobiło z 96 nawet tak sobie. No i teraz tak, ten pliczek mods config. Ten pliczek powinniśmy wgrać do tego katalogu. Updata są poziom wyżej. Local Row, Lodeon Studios, Rimworld i Config. Ja tu gdzieś miałem go otwartego, ale pokażę, o co chodzi. On się automatycznie po prostu wtedy przeniesie do katalogu z Rimworldem. Ja mój użytkownik nazywa się Tata, więc to jest C, Users, Tata, AppData, Local Row, Lodeon Studios, Rimworld i tutaj w Rimworldzie mamy katalog Config. A tu przy okazji, jakby ktoś nie wiedział, siedzą save'y do gry. Widać, jeszcze w 2015 roku po raz ostatni grałem, tak? Tak, już trochę nie grałem. Dobrze, wracając do tematu. Tu jest katalog config, tu jest konfiguracja do gry i jest ten plik mods config. Tak naprawdę wszystko stąd możemy usunąć, wszystko, wszystkie te pliki, które są i wgrać ten jeden. Pstryk. A, jeszcze rozpakowujemy, go nie rozpakowałem. Replace.
Trochę potrwa, nim dojdzie w archiwum, a ja przez ten czas mu wywalę... No, już skopiował. Wywalę mu tą resztę. I pokazać, o co chodzi. Czy ja mam rewarda odpalonego? Nie. No dobrze, został mi tylko ten moc config. W tym rewardzie. A rewarda mam tu. To odpalamy teraz rewarda. I tu ważna uwaga, takie pierwsze uruchomienie rewarda po wgraniu modyfikacji może chwilę potrwać. Nie należy się tego obawiać, ponieważ gra może wyglądać, kiedy się zawiesiła. Odpaliłem to w ogóle? Odpaliłem. No właśnie, to jest ten syndrom. Sam nie wiem, czy mi się udało. Mówię, trzeba chwilę poczekać. To wygląda, jakby coś było nie halo, ale tyle zawsze trwa pierwsza konfiguracja, gdy gra skanuje ten cały katalog z modami i robi sobie po prostu spis. Te mody można też włączać i wyłączać w samej konfiguracji programu, ale domyślnie po prostu ten plik, który wgraliśmy, czyli mod config, zawiera je powgrywane tak, jak być powinno, czyli nic już przy tym nie trzeba kombinować. Także teraz tylko trzeba chwilę poczekać, aż się to uruchomi. No dobra, Remord się odpalił. Później policzę, ile dokładnie trwało to uruchomienie. Ale trwało to naprawdę długo, tak mniej więcej ze 2 minuty. No i teraz mamy tą opcję w menu modyfikacje. Jeszcze może tą muzykę wyłączę na chwilę. Mamy tą opcję modyfikacje. Oj, znowu opcję wlazłem. Mamy modyfikacje. I tutaj jest cała masa tych modów. To są te, które są nieaktywne. Są dostępne, nie są aktywne. By były aktywne, trzeba po prostu kliknąć na ten i przenieść go tam. Tu jest standardowo to, co jest, a czemu to nie jest włączone, ciężko powiedzieć. Trzeba by zobaczyć, co tam autor tej składanki napisał. No to teraz stworzenie świata. I tworzymy pierwszy świat na nowej drodze życia. No jest, tworzył się, a teraz wszystkie, kurde, komentarze będą się czytać na nowo. I nowa kolonia. No, coś jest dodane. Torturator. Lepiej nie. Ja zawsze gram na tej. Przyjazna Febek obudowniczy. Ewentualnie nieprzyjazny. No dobrze, to ja mam teraz nowy świat wytworzony. Alkes jakiś. 2016, tak, to jest ten. Wybieram go sobie. I teraz pytanie, gdzie chciałbym zagrać? A, select random site. Gdzie mi wylosowało? Temperatura średnia. O, będzie ciekawie. Średnia temperatura to minus 21 stopni Celsjusza. A jak wiadomo, średnia to... Średnia arytmetyczna największej i najmniejszej. No i tak, w styczniu mam minus 45 stopni. W lipcu mam 3 stopnie ciepła. Lodowe pustynie. No, będzie trudno. Problem przy graniu w tak trudnej lokalizacji jak lodowe pustynie po wgraniu modów jest naprawdę wysoki. Bardzo ciężko jest wygrać coś takiego. Kiedy się przesuwało myszką. Jak sobie wybiorę cokolwiek tutaj, dla przykładu. No tutaj w ogóle temperatura jest kosmiczna. Nie będę to zaczynał na... Mówię, gdy wgrasz mody, nie startuj na tak trudnym, ponieważ tu jest problem z przeżyciem normalnie. A co dopiero przy wgraniu modów? Mody tworzą nowe zależności i tak naprawdę nie wiadomo po tym, co się pozmieniało.
mogli różne rzeczy pozmieniać i nawet prosta rzecz jak stół do badań, czy też co tam będzie, czy też te uprawy hydroponiczne mogą być gdzieś zakopane, zmieniając są zależności i będzie ciężko do tego dojść. To jeszcze jest random. No, może być. Tu jest pomiędzy 25 a 19 stopni. W styczniu jest 19, w lipcu jest 31. Tu jest z kolei bardzo gorąco, to jest sawanna. Dajmy równiny, takie standardowe. Tryb pełny. Zaawansowany. I to, co ja sobie robię, to sobie zawsze zwiększam na maksymalny rozmiar planszy. Ludzików, to co mam. Nawet nie sprawdziłem, z kim gram. Wynalazca. O, nawet dobrze, wynalazca jest dobry na początku. No dobra, wytworzyła się mapka. I koloniści są gotowi do zrzutu. Już widać, co się zmieniło. Mamy inne obrazki, jeśli chodzi o przedmioty. Też kolonistów mogli zmienić inne rzeczy. No ale najważniejsze zmiany, które najczęściej są poczynione, to wynalazki. O, widzę, że tu coś nowego jest. Liczby. Koloniści. Architekt. To też mogło się pozmieniać. Polecenia. Czasami zmieniają obrazki, obszary. Oczywiście to się będzie, tutaj w tej chwili jest pusto, ale będzie się to pojawiać w miarę jak dokonamy jakichś wynalazków, a zobaczmy w ogóle jak wynalazki. Zanim nie wybudujesz stołu do badań, nie będziesz mógł prowadzić badań. Wszystkie jakie są. No tutaj widać, że troszkę tego jest. Czasami można ugrząść, ponieważ tak naprawdę nie wiadomo jak do tego dojść. Są wymagania wstępne. No, kamieniarstwo, power 1 i mining. To nam daje, byśmy mieli przetwórnię oleju. Natomiast problem jest z tym, się tego doszukać. Info też jest czasami. Welcome. Prowadzi do. Czyli to pierwsze musielibyśmy wynaleźć, by w ogóle cokolwiek dalej poszło. Automatyczna sprzedaż. Nie wiem, czy to było, czy nie. Wynalazki, pomoc, statystyka, historia, świat, o, to pewnie mapkę mi wywali, tak. Frakcje. O, to będzie ciekawa gra, ponieważ tylko jedni są przyjaźni, a reszta tak nie za bardzo. Wrogowie, wrogowie, wrogowie. No, prawie wszyscy przeciwko mnie. Jeszcze Ludeon nawet. Posiadane rzeczy, no ciekawie to zrobili. Medycyna. A to są chyba te ostatnie zmiany, które były pokazane na stronie. Rimworld blog. Jeżeli grasz Rimworlda, to warto jest tu co jakiś czas zerknąć. Ponieważ w tym dev blogu wypisywane jest co się zmieniło. I tak jak ja grałem wtedy jeszcze, to tego chyba nie było tych opcji. Czyli wprowadzili jakieś związki pomiędzy ludźmi, jakieś relacje. Mogą się pewnie zakochiwać. Także przed graniem tego warto jest zrobić także kopię dwóch rzeczy, nim zainstalujesz sobie nową wersję. A mianowicie w tym naszym katalogu, gdzie mamy zapisanego Rimworlda, cały ten katalog, czyli ten Rimworld calutki, spakować sobie gdzieś, a jednocześnie ten config. Czyli cały ten katalog z configiem. Te dwa później jak sobie w jakimkolwiek momencie wypakujesz, czyli katalog z grą, z zainstalowanymi modami, jak i ten plik konfiguracyjny, gdy wgrasz tu swoje pliki, to spowoduje, że po prostu, że wszystko zacznie działać tak, jak działało. Przypominam, że mówicie, że niektóre mody mogą się ze sobą gryźć.
Najczęściej też jest to opisane na stronie z modami, co nie działa, co działa. Czasami też jest malutki opis do tego, co daje dany mod, ale oprócz tego, jeśli gość korzysta z jakiegoś pakietu modów, to też najczęściej jest to po prostu opisane, że możemy to po prostu wejść i przeczytać już dokładnie, co daje dany mod, a przede wszystkim, bo czasami możemy ugrząść, jak zrobić daną rzecz. Oni tutaj przeważnie opisują każdy z tych modów, także jak na czymś utkniesz i brakuje ci jakiegoś elementu, którego nie wiesz, jak wytworzyć, to ja właśnie w ten sposób szukałem tego i tutaj znajdowałem swoje porady i tego, jak danej rzeczy należy użyć. Także to na tyle i życzę ciekawych modyfikacji i ciekawej gry. Przypominam, że one bardzo rozmaicają grę, bardzo ją zmieniają. W większości przypadków na lepsze, ponieważ ją komplikują, a to oznacza więcej wyzwań i więcej problemów dla nas, czyli graczy. Także pozdrawiam i do zobaczenia, a linki do tego, co pokazywałem, umieszczę w opisie, by po prostu łatwiej było to znaleźć. Pozdrawiam.
A, tu już widać w samej grze, że wiele się zmienia. Mody wprowadzają do przykładu nowe surowce, żyła żelaza, jakiś węgiel, uran to był, żyła superstali, nitro jakiś. I przede wszystkim zwierzęta wprowadzają. Jest dużo zwierząt, upraw też czasami troszkę dorzucają. Ale mi to wszystko zależy od modów. Najlepiej jest wgrywać takie modpaki zamiast bawić się z poszczególnymi modyfikacjami, ponieważ to już jest sprawdzone. Ktoś to po prostu obadał, ma to jakieś niby wsparcie na forum i powinno to działać lepiej niż takie pojedyncze. Nie powinno być też kolizji między modami, czyli ten działa z tym, a ten z tamtym. Koper, miecz nawet, o. Węgiel. Dużo budynków mi to nawaliło, czego ja osobiście nie za bardzo lubię. Zobaczymy.